Mam nadzieję, że go kurde te węże zjadły. Szczerze mówiąc. Nie zwracaj uwagi na naszego szefa. Dostał ten... zadzierżawił ten gang od swojego brata. Myśli, że nim jest do dupy, więc myśli, że... Więc... jak to się nazywa? Kurde, takie proste słowo, a ja nie mogę po polsku. Chwila. Akt. No zachowuje się. O, dzieje, no na pewno, kurde, to, spadaj. No, że zachowuje się twardo. Ale nic nikomu nie zrobimy, jesteśmy... nie skrzywdzimy nawet muchy. A zaraz, czy to w ogóle są puste? Tak, są puste. Muszę zupę teraz znaleźć. Hello. Jesteśmy Skullboyowi z Szuflersi. Zrób coś złego dla nas i wtedy dostaniesz w łeb, koleś. I nie myśl o kozie. Wow. Naprawdę jestem zszokowany, że znalazłeś nas tutaj. Musisz być naprawdę zarąbisty w przygodach i tak dalej. Hym. Powiem ci coś. Armia Rando jest... zrobiła tam jakiś... kemping czy coś, by znaleźć tą dziewczynę. I przecięli wszelkie połączenia z nasze połączenia do świata zewnętrznego. Jeżeli rozwalisz tych kolesi w tej strefie, pozwolę ci przejść. Za tym punktem jest tylko generator z milami. Jest przepełniony benzyną. Jeżeli wyglądasz na kolesia, który wciąga gaz. Więc wszystko jest w porządku. Co o tym powiesz? Rock and roll. Myślę, że jest jakieś czterech kolesi, którzy tu gdzieś tutaj są w jaskiniach. Wróć, jeżeli wszystkich ich rozwalisz. Ups, sorry. Odbiło mi się. Czy mogę udawać, że ich wszystkich rozwaliłem? Niestety nie. Tak, ten koleś z pałą chyba był numerem jeden, tak? Więc jeszcze trzech nam zostało. Tak mi się wydaje. Dobra, gdzie teraz mogę iść? Tam gdzieś chciałem pójść, ale nie poszedłem, bo się bałem, że gdzieś pójdę za daleko. Tutaj byłem? Pewnie byłem. Ale lepiej się upewnić. Nie, nie byłem. Hello. Uwielbiam tą piosenkę, przypomina mi moją młodość. To jest idealny moment, mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie i tego nie zrujnuje. Ups! Wygląda na to, że ktoś przyszedł. Ale kurde, wszyscy tak udają takich biedaków i co nie tylko, ale jak już to kurde nas atakują i później... O, to jest takie smutne, bo umieram. No to kurde, po chuj nas atakowałeś, debilu, w takim razie. Ja pierdzielę. O fuck! Good night forever. No, widzicie, o tym mówiłem. Na cholerę nas atakuje w takim razie. Dawaj radio. No i oto co myślę o twojej piosence. Dobra, więc chyba dwóch nam zostało. Perfumy? A, dobra, to nam się przyda. Dobra, to zużyję. To jest słabsze. Co jest? O, i o to chodzi. Czemu kurde randomowo dostaje ten jebany status problem? O co w tym chodzi? I wszystkie moje... moje cholerne statystyki są zmniejszone. Wkurza mnie to.
A nie brałem tych jebanych narkotyków. Czy może ja dostaję to od tego, że ich nie biorę? Ach, cholera jego jasna wie, wkurza mnie to. Ach. No ale co tam? Teraz najwyżej rozpierdolą mnie, bo czemu nie? Chwila, to tutaj chyba na początku byłem, tak? To zaraz, tamten koleś był kolejny chyba. Trzeba go do niego podejść. Jak gentleman. Jakby to powiedziała pewna postać z JoJo's Bizarre Adventure. Ja jestem prawdziwym gentlemanem. Okej, dobra, już znalazłem drogę do niego. Jestem Tritz Nitti. Jestem łowcą skarbów. Plotki głoszą, że w tej jaskini jest jakiś chory lud. Ale po prostu nie mogę tego znaleźć. Dobra, zejdź mi z drogi. Ach. A myślałem, że może jakaś niewidzialna siła pozwoli mi na to, że tam przejdę. Ale chyba nie. Dobra, walić jego. To w takim razie... Jeszcze dwóch, tak? Kurde. Tak mi się wydaje. Tak więc no, o czym mogę pogadać w sumie? Sam nie wiem, o czym mogę. Zaraz, 19 plus jeszcze tamte 13 to powinno być już powinien być już koniec czwartego odcinka. Tak więc no, od razu mówię, że sorry za ten mój komentarz, ale tak to jest, jak grasz w grę na ślepo. Fuck, co ja zrobiłem. No nie no. Nie, zaraz, tutaj ten jeden debil był. Moment. On tutaj był chyba. Załatwiłem go. Do tego poszedłem. Dobra. W sumie czemu ja tutaj jestem? Cholera jego wie. Wiecie co, walić to pójdę, spróbuję rozwalić, o Jezu Chryste, tamtego, oczywiście jak mi się ten status rozpierdzieli, przeminie, to wtedy mogę spróbować. Mam nadzieję, że nie znajdę niczego po drodze, co mnie zabije, bo się wkurzę. Dobra, tak więc, może do sklepu pójdę. Gdzie... O! O! Już po mnie! Zobaczycie! Już po mnie. Widzicie? Zero! Kurde, skąd się to bierze do jasnej cholery? Withdrawal! O! Udało się! Udało się! Ten cały withdrawal poszedł się kochać. Całe szczęście. Dobra, pójdę się przespać. I wrócę do tego miejsca z wężami. Chociaż najpierw chciałbym pójść do jakiegoś sklepu czy coś, ale czasu nie ma. Tak więc no, by the way, no, dla tych, którzy chcą wrzasków i co nie tylko, no przepraszam, że nie daję tego w moim komentarzu, ale co zrobisz? Wolę absorbować to, co teraz jest w grze, niż wrzeszczeć jak jakiś debil. Tak, tutaj już chyba byłem. Gdzie te były sklepy? Kurde, to miasto gdzie było? O, chwila! Widziałem coś. Widzę tam wór.
I tutaj linę. Moje. Domestic jerky, co to jest? 1000, okej, dobra. Dobra, jest. No kurwa, co znowu? Debilu jeden! Do jasnej cholery! Wkurwia mnie to! Tak więc no, zero krzyków i tak dalej. Nie, nie, na serio, kurde. Wkurza mnie to. Czemu on dostaje to gówno zasrane? Że niby dragów potrzebuje czy coś? Chuj mu w dupę, dragów mu nie dam. Co najwyżej może spadać. Czy tutaj, kurde, jest to miasto? Już nawet sam nie wiem. Tylko marnuję czas, a dzisiaj czasu nie mam. Nie, tutaj nie ma tego miasta. Walić to, kurde, idę na te węże. Jakaś mapa by się tu przydała, szczerze mówiąc. Ale dobra, tam. W worze nic nie ma. W tym też chyba nie. Ach, Jezusie Chrystusie. Właściwie to gramy takim trochę Jezusem. Ładne cienie. Szkurde, sam nie wiem, co mówię teraz. Wkurzony jestem. Dobrze wam. Niech krew się leje. Kurde, nie mam zbytnio jakichś ciekawych tematów do rozmów, szczerze wam powiem teraz. A wiem, że jeżeli chcę grać w lisę, szczególnie na ślepo, to jednak gadanie mi jakoś pomoże. Tak sądzę. W zachowaniu tego, żeby ten let's play jakiś taki ciekawy był. Tak chodzić bez żadnego polotu i tak dalej to trochę... A dobra. Nie musi, to chyba nie jest zbyt ciekawe do oglądania. Dobra, no. I kurde, czemu? Czemu do jasnej cholery? Nie rozumiem tego. Że on potrzebuje tych dragów, by przetrwać? Teraz już nie ma. Na pewno ten, eksperci w tej grze powiedzą mi, co jest nie tak w komentarzach. Walić to, spróbujemy we trzech rozwalić tamtego. Dopóki mnie, kurde, ten głód nikotynowy nie dopadnie, to wszystko powinno być okej. O, albo węże zasrane. Spierdalaj! Najgorsze jest to, że kurde uciec nie mogę od nich. O, oczywiście mnie otruł. Wszystko tylko by mnie ubić. Dobra. Ale hej, jakoś to będzie. O Jezu Chryste. Escape. Oczywiście, że nie mogę! Ponieważ węże są takie... takie szybkie. Ta. To kurde SP tracę. Niepotrzebnie. Chociaż pójdę się przespać w tym, przy tym ognisku i wszystko powinno być ok. Dobra, jest. O mój Boże, wypierdalaj! Nareszcie, choć raz udało mi się. Dobra, idziemy spać.
Notatka? Chcę twojego faceta z powrotem. No kurwa jego mać! Walić to! Przynajmniej mogę spróbować. Jak mi się nie uda, to zawsze mogę wczytać poprzedni zapis. SPTP... Powers. Dobra. O cholera. Okej, dobra. Items. Dawaj, domestic jerky. WAWA. Zakaszlał krwią, dobra, chyba nic nam nie zrobił. Ta finger beam. Mimo tego, że dziwnie się czuję, nie wiem co to kurde znaczy. O, teraz płaczę? A co to oznacza? Czy to nie jest ta sama ikonka płaczu co w Earthboundzie czy coś? Wydaje mi się. Dobra, jakoś to będzie. Dalej beczy, że to kurde nie ładuje się w żaden sposób, że mnie rozwali jakimś jednym potężnym atakiem. Mam kurde nadzieję, że nie. Fuck me. Dawaj. Items. Co ja takiego mogę użyć teraz? Spróbujemy. Holender. Items. Ta, niech będzie. Liże mnie. Spadaj. Items. Kurde, marnuje tylko moje uzdrowienia, bo on zadaje więcej obrażeń niż ja mogę się uzdrowić. Ale dobra. Myślałem, że go rozwaliłem, kurde. No trudno. Okej, dobra, już nie uzdrawiam go, trudno. 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 Dobra. Jeszcze raz. Niech to szlak, dobra, walić to. Ostatni cios, jeżeli to go nie pokona. Dobra, teraz ostatni cios. Kurde, nie mam tego. Zaraz, items. SP sobie zwiększę. Zwiększę, zregeneruję. Właśnie. To chyba jako, że najwięcej ten... Chwila, co to jest? A dobra. To chyba jako, że najwięcej SP kosztuje, to chyba najpotężniejsze jest, więc... No. Jak można chybić kaszlaniem krwią, zadając sobie obrażenia? Ale dobra. Okej. Okay.
Proszę, Panie Boże, bądź po mojej stronie. Udało się! O! Rozwaliłem go! Ale pewnie zrobiłem jakieś głupstwo. O kurde, narkotyki! Co teraz mi powiesz? Hymn. Biedna rzecz. Dobra. To po co żem tutaj przylazł? Po rower? Key items. O, chwila, mogę tym jeździć? O, super! Zaraz, shift albo atak. Dobra. Mam nadzieję, że to mi da jakiś immunitet przeciwko przeciwnikom. Przy tym ognisku, jak śpię, to dzieją się okropne rzeczy, więc już więcej nie będę tutaj spał. O, spierdalaj! Już po mnie. Kurwa! A tak dobrze mi szło, no! Tak więc muszę teraz go rozwalić po raz kolejny. 34 minuty. Przynajmniej jeszcze 5 minut, 15 minut gameplayu, żeby było, nie? Tak więc no. ZW! Hello, z tej strony PG po raz kolejny. No i ten, wyszło na to, że jednak za każdym razem, kiedy szedłem do tego skurczybyka, to coś zawsze działo się nie tak. A to raz wąż mnie rozwalił, a to raz jak przy tym ognisku zasnę, to ktoś mnie, kurde, porywają kogoś. Po prostu wiecie co, walić to na razie, tak więc niestety będę musiał ukończyć tą sesję. Chyba nawet jednoodcinkową, bo nawet nie wiem, czy to podzielę na części, tak czy owak. Wiem, że ten Let's Play będzie jedną wielką katastrofą, już teraz wiem. I wiem też, że będę grał w lisę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę miał, kurde, mnóstwo czasu na głowie, bo inaczej to... Ta gra po prostu cię nienawidzi, mi się wydaje. A! Czemu tak jest? Kochaj mnie! Tak czy owak, no... To, co zrobię poza sesją, to... Spróbuję rozwalić tego kolesia jeszcze raz, dostać ten rower, pójść do zapisu, no bo już widzieliście to, jak go rozwaliłem sam przy pomocy jednego kolesia mojego, Nerna. Tak czy owak, widzimy się jutro. Jutro jest piątek, jutro mam dużo czasu na głowie, więc spokojnie będę mógł nagrać trochę więcej Let's Playa z Lisy. Więc no, mam nadzieję, że mimo tego, że to była jedna wielka katastrofa ten Let's Play, przynajmniej ten odcinek albo ta sesja, to mam jednak nadzieję, że wam się podobało. Będziecie czekać na więcej. Tak więc no, kurde, wydaje mi się, że nic nie zrobiłem. Szczerze mówiąc, podczas tej prawie godziny grania. Co kurwa? No kurwa, czemu? Co to się dzieje? Nie rozumiem! Ten jebany głód nikotynowy, odpierdol się! Tak więc no, zanim mnie szlak trafi, to ja będę już uciekał. To był PG, do następnego razu, cześć!